Pandemia odcisnęła piętno na polskich ogrodnikach, zwłaszcza w tej pierwszej swojej fazie w ubiegłym roku, gdzie ogrodnicy stracili najwięcej. Część z ogrodników podjęło taką decyzję, że zmniejszyło swoją produkcję. Tych nasadzeń jest mniej w kraju i również w Holandii, gdzie Holandia jest takim potentatem światowym, jeżeli chodzi o produkcję kwiatów ciętych, zwłaszcza tulipanów. Mamy mniejszy import aniżeli w roku ubiegłym. Dzisiaj sprzedając kwiaty, my naprawdę nie wiemy, czy ustawa rządowa jakaś nie wejdzie, że w czasie Wielkanocy będą rynki zbytu, giełdy zamknięte. No i co wtedy mają zrobić polscy ogrodnicy? Nie mają zbytu, muszą wyrzucić to na kompost lub rozdać gratisowo firmom czy szpitalom, tak jak było to w ubiegłym roku. Nasza firma w ubiegłym roku tak samo 100 tysięcy kwiatów przeznaczyła na rozdanie po szpitalach, no ale to można zrobić raz, drugi, ale ogrodnik to jest przedsiębiorca, więc musimy mieć przychody, więc uważam, że ten rok pandemii, jeżeli miałbym zamknąć, to 2021 jest zdecydowanie lepszy od 2020. Każda firma, każde gospodarstwo ma swoją politykę, jeżeli chodzi o dobór odmian i dostępność. My mamy o tyle korzystną sytuację i komfortową dla gospodarstwa, że jesteśmy producentem ozdobnych roślin cebulowych. Na polu na 10 hektarach produkujemy cebulę kwiatów, które używamy do pędzenia. I tam mamy w kolekcji około 460 odmian. Natomiast nie sposób taką ilość zastosować przy uprawie pod osłonami, więc tutaj wybieramy około 30 odmian. Z tych 30 wybieramy 3 odmiany takie sztandarowe, które się sprawdzają na wszystkie okresy, na wszystkie terminy i myślę, że warto tutaj może te odmiany wymienić. Pierwsza to jest Strong Gold, odmiana właśnie tutaj przede mną stojąca, bardzo trwała i pewna na wszystkie terminy. Można ją praktycznie na wszystkie terminy stosować i daje przede wszystkim piękne kwiaty. Druga odmiana, którą miałbym polecić i która występuje u nas w firmie jako numer 2, to jest Strong Fire, czerwona. I trzecia Barcelona, różowa. No niestety w tym roku po raz drugi nie będziemy mogli zorganizować międzynarodowych targów tulipanów ze względu na panującą pandemię i przepisy sanitarne z nią związane. Także ubolewamy na tym, dlatego że targi tulipanowe to takie moje dziecko, które od 12 lat z roku na rok rozwijamy, dokładamy cegiełka po cegiełce nowe wyzwanie i widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Co wyznacznikiem jest na pewno frekwencja, bo minimalna frekwencja to 30 tysięcy osób zwiedzających nasze plantacje w ciągu 3 dni, a rekord 40 tysięcy, więc te liczby przemawiają za tym, że ludzie są spragnieni właśnie przyrody, miłości do kwiatów, ale mam dla Państwa dobrą informację i to chciałem się właśnie w tym miejscu, w tym momencie z Państwem podzielić, że chcemy zrobić w tym roku taką namiastkę targów w innej formie, taką targi online, czyli zaprosimy kilka osób ze świata właśnie tulipanowego, które by mogły pooprowadzać na polu, w którym kwitną 1, 2, 3 maja tulipany i podzielimy się z Państwem po prostu w relacji online. Te osoby, które były w Szybsku poprzez te 12 edycji, no będą mogły zobaczyć, co dalej się u nas dzieje, czym się zajmujemy. A jeżeli to się zmieni w niedalekiej przyszłości, a myślę, że ta pandemia nie będzie wiecznie trwała, ja ze swojej strony chciałbym bardzo w następnym roku reaktywować ten projekt Międzynarodowych Targów Tulipanów, chociażby ze względu na to, że w następnym roku nasza firma będzie obchodziła właśnie w tym okresie okrągły jubileusz 25-lecia swojej działalności.